A monsieur Korwin-Mikke pour une minute. Dziękuję. Cieszę się, że doszło do tej dyskusji, bo 65 lat temu, jak komuniści wprowadzali ten czas, to tłumaczyłem ojcu, że to jest idiotyzm. No i wreszcie doszło do jakiejś dyskusji w Parlamencie Europejskim na ten temat. Oczywiście, że państwa członkowskie mogą sobie z tym poradzić. Wystarczy, jak się wprowadza czas letni, wprowadzić, że dzieci chodzą do szkoły nie na 8, a na 9. Zaczynamy pracę nie o 8, a o 9 i czas zostanie zmieniony, a nic się nie zmieni. Ale ja się pytam, nie chodzi o zegar biologiczny. Chodzi o to, że raz do roku, dwa razy do roku zakłócamy ludziom czas. Wprowadzamy potworne zamieszanie w transporcie. Wprowadzamy potworne zamieszanie wszędzie. Nie wiadomo po jaką cholerę, bo to powtarzam, niczego nie zmienia. A w ogóle to w moim przekonaniu to jest mniej więcej ta zmiana czasu. To jest to samo, co rewolucjoniści francuscy wprowadzili specjalny kalendarz rewolucyjny. Sowieci odwracali rzeki, żeby płynęły w drugą stronę. Jest to przejaw pychy człowieka. Próba naruszenia naturalnych stosunków, zastąpienia ich sztucznymi, prowadzonymi przez człowieka i ja jestem przeciwko temu, a poza tym sądzę, że Unia Europejska musi być zniszczona. Dziękuję za uwagę.